Czy tablet za około 200 zł może spełnić oczekiwania do codziennego użytku i po co w ogóle może być Ci tablet w 2023 roku? Na te pytania odpowiem w tym filmie. Dzień dobry, ja nazywam się Muciek i witam Was na kanale ProRankingi.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tymże malutkim, zacnym urządzonku, jakim jest tablecik marki Arcos Alba albo Arcos Alba, nie mam pojęcia jak to się czyta. Generalnie tablet produkowany oczywiście w Chinach za około 200 zł. Czy jest sens? Po co taki tablet? Co można z nim zrobić i przede wszystkim jak on się sprawuje? O tym wszystkim dowiecie się z tego filmu. Materiał jest niezależnym materiałem, tablet został kupiony za nasze redakcyjne pieniądze i nikt nam za to nie zapłacił, więc opinie będą wyłącznie moje. Ach, no i oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z tym, jakie materiały przygotowujemy. A przygotowujemy materiałów bardzo sporo i nie tylko o tanim sprzęcie z Chin. Także kliknij ten guzik subskrybuj i bądź z nami na bieżąco. Słowem wstępu krótka historia zamówienia tego tabletu, gdyż zamówiliśmy tablet i przyszedł on w takim opakowaniu zastępczym. Producent się zgadza, jednak rozmiar tego opakowania i to co widzimy na kartonie zdecydowanie nie odpowiada temu co dostaliśmy. Dostaliśmy tablet, odczekaliśmy aż on odtajeje z zimna, podłączyliśmy go do ładowania i nic się nie stało. Okazało się, że tablet jest wadliwy. Co się stało z nim? Nie mam pojęcia, ale pudełko, w którym dostaliśmy tablet, posiada bardzo dużo przestrzeni, która jest podatna na to, że podczas transportu tablet lata i rzeczywiście mógł uderzyć i po prostu się zepsuć. Szybka wymiana zdań ze sprzedawcą, no i dostaliśmy drugi model. Drugi model po podłączeniu do ładowania ładuje się, działa i wszystko jest w porządku. Także można traktować to jako plus, że sprzedawca nam wymienił sprzęt i zabrał wadliwy, można traktować jako minus, że dostajemy zastępcze opakowanie i to przy dwóch zamówieniach, bo drugi przyszedł w takim samym zastępczym opakowaniu. Urządzenie zdecydowanie małe, nie dużo większe niż nasz standardowy telefon. Wyświetlacz przekąt na 7 cali, czyli około 18 cm. Według specyfikacji wyświetlacz HD, rozdzielczość 1024x600. Co do jakości wykonania wyświetlacza, absolutnie nie mam co się przyczepiać. Dotyk działa, wyświetla kolory, kolory są naprawdę fajne. Kąty widzenia, jeżeli chodzi o poziomo, całkiem przystępne, jednak pionowo widoczność trochę tracimy. Przednia strona tabletu to oczywiście dotyk na całej powierzchni, aparat 0,2 megapiksela i to tak naprawdę tyle. Z tyłu dzieje się trochę więcej, bo mamy tam już porty multimediów, czyli jack 3,5 mm, port micro USB do komunikacji z komputerem i ładowania, slot na kartę SD, gdzie możemy wsadzić kartę micro SD do 32 GB, żeby rozszerzyć swoją pamięć. Mamy tu również aparat 5 megapikseli, naniesioną nazwę producenta, a na samym spodzie znajdziemy model oraz informację, że tablet został wykonany w Chinach. Na dole znajdziemy również głośnik i jest to jedyny głośnik w tym urządzeniu. Prawa strona tabletu to przycisk do regulacji głośności góra-dół oraz przycisk włączania, więc standardowo tak jak w każdym normalnym tablecie. Trochę mi to przypomina Kindle od Amazona, jednak jest dużo cięższy i dużo grubszy. Nawet materiał, który jest z tyłu, to wykonanie bardzo przypomina Kindle. Jest to matowy plastik, który bardzo, absolutnie bardzo zbiera palce, więc jeżeli oddacie tablet dzieciom, które lubią mieć brudne rączki czasami, to nie doprowadzicie go do czystości, zaufajcie mi. Alba od strony technicznej to Android 7.0, czterordzeniowy procesor 1,2 GHz quad core. Wbudowana pamięć to 16 GB, a pamięć RAM to 1 GB. Brak wejścia na kartę SIM oraz nawigacja AGPS oraz GPS, komunikacja Bluetooth, transmisja danych. Akumulator litowo-polimerowy, pojemność akumulatora 2400 mAh. Wymiary to 187x107x6 mm. Tu bym się trochę zatrzymał, przede wszystkim przy tym procesorze. Jak poszperałem trochę więcej w internecie, okazało się, że ten procesor to jest boostowany maksymalnie do 1.3, ale średnio jakieś 700-800 MHz osiąga. Pamięć 1 GB, no i to jest coś, co sprawi, że użytkownicy smartfonów
Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że nawet najtańszy, najprostszy smartfon posiada teraz 2 giga pamięci RAM, dzięki czemu jego działanie jest znośne. Tu mamy 1 gigabajt, system wykorzystuje na takim idlu, czyli na nic nie robieniu jakieś 200-300 mega, więc jak odpalicie jakąś aplikację, to tablet staje się bardzo, bardzo powolny. Generalnie urządzenie uczy cierpliwości i to jest bardzo duży powrót do czasów, kiedy wszystko na urządzeniach mobilnych działało bardzo powoli. Klikasz, czekasz sekundę, dwie, pojawia się coś, żeby kliknąć dalej, znów klikasz, czekasz sekundę, dwie, wpisujesz coś, widzisz, jak literki się pojawiają. Nie jest to demon prędkości, ale nie oszukujmy się, jest to urządzenie za 200 zł, więc... Nie oczekiwałbym od niego, że będzie świetnym graficznym tabletem, czy pozwoli mi zarządzać moim całym smart home, kiedy zainstaluję go w centralce. Jest to bardziej urządzenie, które traktowałbym jako coś dodatkowego, coś co przyda nam się w momencie, kiedy nasze dziecko będzie chciało obejrzeć bajkę, a my mamy zajęty swój telefon, bądź go potrzebujemy. Mimo tego, że tablet działa wolno, mimo tego, że jest tam Android 7.0, o którym powiem jeszcze za chwileczkę, to spełnia on swoje zadania. Działa, uruchamia się i powiem szczerze, że byłem bardzo zaskoczony, kiedy odpaliłem go pierwszy raz. Uruchomiłem go, odczekałem chwilę, przeszedłem przez konfigurację i odpaliłem sklep Google Play. Zainstalowałem podstawowe aplikacje, z których chciałem korzystać i tak go zostawiłem. I stwierdziłem, że czas sprawdzić, jak długo wytrzyma na baterii. Naładowałem tablet, środa godzina 15, 100% baterii, piątek godzina 17:32, mniej więcej 3% baterii i niedługo potem się wyłączył, więc przyjmijmy, że do 18. A więc tak naprawdę wytrzymał 2,5 dnia, no bo pół środy, czwartek i prawie cały piątek, powiedzmy, że to jest 3 dni działania na baterii, ale w trybie czuwania z włączonym Wi-Fi, czyli po prostu ekran był wyłączony, Wi-Fi było podłączone, żeby wszelkie aktualizacje mogły się zrobić, żeby był gotowy do użycia, gdybym go potrzebował. Więc pytanie, jak by to wyglądało, gdybyśmy z niego korzystali aktywnie. Myślę, że maksymalnie jeden dzień, co w dzisiejszych czasach naszych smartfonów, które drenują baterię strasznie mocno, jest do zaakceptowania, że musimy go po prostu wieczorem naładować, jeżeli cały dzień z niego korzystaliśmy. Po podłączeniu go do ładowania, po wykorzystaniu tej baterii w 100%, uruchomiłem go znowu i zaczęło się małe piekło. Otóż po uruchomieniu z poprzedniego startu, gdzie jakieś aplikacje w tle były, tablet był nie do używania. Klikanie, uruchamianie czegokolwiek, próba pisania kończyły się porażką, nerwami i zbyt długim czasem oczekiwania. A najczęściej widziany przeze mnie ekran to ekran aplikacja przestała działać, wstaw nazwę aplikacji jakiejkolwiek. Mimo tego, że nie miałem uruchomionego Netflixa, ta aplikacja Netflix przestawała działać. Kiedy włączałem mapy Google, aplikacja Google Play przestawała działać. Totalne dno. Bardzo ciężko mi się korzystało z niego, kiedy działał w taki sposób. Jednak odłożyłem go, poczekałem chwilę i wróciłem do niego z powrotem i znów magicznie zaczął działać. Wydaje mi się, że po prostu po uruchomieniu tabletu rozruch wszystkich aplikacji standardowych, wszystkich protokołów Androida i jego funkcji po prostu wymaga tego, żeby to się zrobiło, a kiedy my chcemy od razu coś już robić w tle dodatkowo, to tablet nie wytrzymuje. No i to jest problem pamięci RAM. Po włożeniu karty SD 32 GB wszystko jest wykrywane, aparaty działają, próbka zdjęć przedniej i tylnej kamery przed wami. Wiadomo, że nie jest to jakość fotograficzna, ale jeżeli potrzebujemy szybko zrobić zdjęcie czegoś, co nie jest mega szczegółowe i mamy dość normalne światło, czyli nie za ciemno w pomieszczeniu, to te zdjęcia wyjdą. Skanowanie dokumentów jak najbardziej. Co więc takim tabletem możesz zrobić w 2023 roku? Na pewno możesz wyświetlić bajkę dla dzieci. Czytanie książek, spróbowałem tutaj zainstalować Legimi i spróbowałem z tego Legimi korzystać. Moim zdaniem ta aplikacja jest za nowa, za mocna na tego tableta, a konkretniej na system Android 7.0. Nie dało się płynnie z tej aplikacji korzystać. Powiem szczerze, że nawet ciężko było mi się tam zalogować, więc zdecydowanie nie polecam. Natomiast zainstalowałem inny czytnik e-booków, wrzuciłem ręcznie e-booki i tutaj jest ok. I to były moje wszystkie pomysły, jakie znalazłem na zastosowanie dla tabletu, dla takich ogólnych kategorii. Specyficzne działania, czyli jakieś specjalistyczne zastosowanie tabletu jako dodatkowy ekran, czy jako centralkę do zarządzania smart home'em, czy może coś do sterowania tylko i wyłącznie daną rzeczą w domu. Z mojej strony warto by się zastanowić nad czymś lepszym.
i wszystko kieruje się w stronę Androida 7.0. I niestety nasz tablet nawet po włączeniu trybu programisty nie pozwolił na aktualizację automatyczną. Mimo tego, że na rynku jest dostępny aktualnie Android w wersji 13, 7 to jest max, co osiągniemy bez kombinowania. Bo jeżeli chcielibyśmy zainstalować tak zwanego ROMa, którego stworzył ktoś w internecie, albo sami go stworzyliśmy, albo znaleźliśmy gdzieś z update'owanego ROMa dla Archosa Alba 5, to możemy to zrobić, a nawet na stronie prorankingi.pl znajdziecie poradnik, jak to zrobić, z czym to się je i jak do tego się przygotować. Zakończmy więc ten materiał odpowiedzią na pytanie, które pojawiło się na początku tego filmu. Czy warto kupić tablet za 200 zł w 2023 roku? I moja odpowiedź może Was zdziwić, ponieważ uważam, że tak. Warto wydać 200 zł na takie urządzenie, nawet dla samego zapasu. Szczególnie jeżeli tak jak ja jesteście użytkownikami telefonów z Androidem, bo logując się do tabletu swoim kontem Google, który macie też na swoim telefonie, zapewnia Wam dostęp do wszystkich aplikacji, które macie na telefonie, oczywiście trzeba je wcześniej zainstalować, do wszystkich Waszych usług Google, czyli do Gmaila, do dysku, do kalendarza, do map, do przeglądarki, która również synchronizuje się, jeżeli używacie Google Chroma, i traktować to jako awaryjne urządzenie. Tak jak wspomniałem, kiedy Wasz telefon jest akurat zajęty i go potrzebujecie, ale ktoś potrzebuje też go, żeby coś na nim zrobić, to będzie mógł z niego skorzystać. Nawet, żeby włączyć lampkę w smartfonie, czy sprawdzić coś w internecie, a być może coś przeczytać, użyć tego tableta jako pomocnik podczas gotowania, gdzie wyświetlimy sobie przepis z książki kucharskiej, a być może mamy tam zdjęcie pradawnego przepisu babci na ciasto z jabłkami. Finalna decyzja oczywiście zależeć będzie od Ciebie, bo to będzie Twoje 200 zł, które wydasz na ten tablet i to Ty będziesz musiał o tym zadecydować i podjąć decyzję. Ufam, że mój materiał pomógł Ci w zdecydowaniu się na tą markę, a jeżeli masz pomysł, co moglibyśmy jeszcze tanich gadżetów przetestować, to daj nam znać w komentarzach. Żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, jeszcze raz zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w następnym filmie.